Panie burmistrzu, dosłownie kilka chwil, kilka godzin dzieli nas od drugiej tury wyborów. Co chciałby pan powiedzieć swoim wyborcom? Przede wszystkim zapraszam wszystkich mieszkańców Szczawna-Zdroju, to znaczy tych dorosłych, którzy mają prawo wybierania do udziału w drugiej turze wyborów. Zapraszam i proszę wszystkich mieszkańców o oddanie głosu w drugiej turze wyborów na burmistrza Szczawna-Zdroju. To jest spełnienie obywatelskiego obowiązku, jak również to jest możliwość o decydowaniu o przyszłości naszego miasta Szczawna-Zdroju, naszej małej ojczyzny. W ostatnim czasie pojawiły się na różnych portalach internetowych, pojawiły się ulotki próbujące dyskredytować mnie jako kandydata, ale również osoby, te informacje, których pomawia się również osoby, które wspierają mnie w tej kampanii. Ja chciałbym jednoznacznie zaprzeczyć tym informacjom, które są. Nie wiem, czemu służy informacja przekazywana i przez kogo przekazywana informacja, jakoby miałoby dojść do połączenia Szczawna-Zdroju z Wałbrzychem. Tu właściwie, gdyby to nie była poważna sprawa, sprawa wyborów, to należałoby się zaśmiać i obśmiać tą informację, ale to świadczy o tym, że ktoś chce manipulować wyborami, że ktoś chce manipulować wynikiem wyborczym, a więc już zniża się do takich argumentów, żeby próbować zdyskredytować, pomówić o różne sytuacje. Tego nie powinno mieć miejsca podczas wyborów. Ubolewam, że to dotyczy naszego Szczawna, że to dotyczy naszych mieszkańców, że ktoś chce doprowadzić do wielkiego podziału mieszkańców, niczemu to nie służący.